Witam wszystkich serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak było tutaj już podkreślone, dzisiaj uruchamiamy właśnie jeden z pierwszych elementów, jedną z pierwszych funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Bardzo ważną i bardzo istotną z tego tytułu, że tak naprawdę ta funkcjonalność pozwoli nam w dość krótkiej perspektywie czasu poznać i dowiedzieć się, czym Polacy grzeją i jakie stosują rodzaje paliwa właśnie w swoich domach. Zebranie tych informacji jest niezmiernie istotnym i bardzo ważnym elementem. Z tego tytułu, że tak naprawdę do tej pory nie było takiego właśnie narzędzia, które w jednolity sposób pozwoliłoby nam zebrać ustandaryzowane dane, dane nas z przestrzeni całego kraju, żeby na podstawie właśnie tych danych i informacji, które zebraliśmy, móc analizować, przygotowywać odpowiednie polityki i programy związane z walką z niską emisją, bo przede wszystkim głównym celem właśnie powołania i powstania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest właśnie likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, czyli z emisji substancji powodujących smog, głównie z sektora oczywiście komunalno-bytowego. Centralna Ewidencja Emisyjności to bardzo istotne narzędzie, które będzie przede wszystkim wspierało i pomagało w wymianie właśnie tych starych kotłów grzewczych. Dzięki tym szczegółowym danym, jakie zgromadzimy w naszej ewidencji, będzie to znaczące pomoc dla administracji nie tylko samorządowej, ale także dla administracji centralnej. Darmowe, ustandaryzowane narzędzie to bardzo ważny element wszystkich tych działań. Dzisiaj rusza obowiązek deklaracji. Właściciele budynków jednorodzinnych, zarządcy budynków wielorodzinnych, właściciele lokali handlowo-usługowych to są osoby, które będą składały właśnie deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje będziemy mogli złożyć na dwa sposoby. Elektroniczny przez stronę internetową GUNB-u oraz w przypadku osób, które nie będą mogły właśnie za pomocą e-usługi, tak, złożyć takiej deklaracji. Deklarację będzie można pobrać albo w naszym Urzędzie Miasta i Gminy, formularz papierowy, albo również ze strony zone GUNB, gdzie będziemy mogli wydrukować, wypełnić i złożyć osobiście, albo wysłać oczywiście listem poleconym do Urzędu Miasta i Gminy właściwego dla lokalizacji budynków. Zgłoszenia tak naprawdę będą dotyczyły właśnie głównie tego, jaki rodzaj stosujemy paliwa, czyli tak naprawdę będziemy wypełniać informacje o kotłach na pelet, drewno, węgiel, ale także tych gazowych. Jeżeli to będzie, nasz budynek będzie podłączony do ciepłowniczej sieci miejskiej, to również taką deklarację i informację należy wypełnić i złożyć. Formularz staraliśmy się zbudować tak, żeby był bardzo prosty, intuicyjny, żeby nie sprawiał problemów. Przeprowadziliśmy oczywiście też badania UX-owe z wybraną grupą respondentów, czyli takich obywateli, czy są w stanie jakby sprostać się zadanym pytaniom w tym formularzu i na tej podstawie przygotowywaliśmy rozwiązanie docelowe. Tak naprawdę od 26 maja prowadziliśmy również cykl szkoleń w urzędach miast i gmin po to, żeby je jak najlepiej przygotować właśnie także gminy do nowych zmian, do nowego obowiązku, no bo w momencie, kiedy nasz obywatel złoży taką deklarację w wersji papierowej, to urzędnik, zautoryzowany urzędnik w gminie przepisze taką deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. I jeśli na końcu chciałabym zacytować jeszcze pana Piotra Kuczerę, prezydenta Rybnika, który właśnie podczas wczorajszego briefingu prasowego powiedział tak: wypełnienie tej deklaracji jest w pewnym sensie wpisaniem się w taką pozytywną modę, że oto chcę zadeklarować, czym palę i jak palę. Kiedyś ładnie powiedziano, że aby skutecznie zarządzać miastem, potrzebne są dane, dane i jeszcze raz dane. Właśnie w tym wymiarze bardzo ich brakowało. Oto mamy narzędzie, które w ciągu najbliższego roku bardzo ułatwi nam pracę. W końcu samorząd ma narzędzie, które pozwoli na inwentaryzację tego zasobu grzewczego, który jest na terenie gminy. Mamy teraz rok, aby mobilizować naszych mieszkańców i pokazywać, że oto jest do wypełnienia deklaracja, która nie jest szczególnie skomplikowana. Chcę już teraz powiedzieć, że będziemy pomagać i promować te deklaracje.
Liczę też na Państwa pomoc. Możecie Państwo wykreować model na deklarację, która jest fakt obowiązkiem, ale obowiązkiem, który jest bardzo słusznym i pozytywnym nam dzisiaj i bardzo potrzebnym. Dziękuję.